zasadzie było to spotkanie, którą jedyną niewiadomą pozostawało to, w jakich rozmiarach wygrać. Katowice są zdecydowanym outsiderem tych rozgrywek. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że mecz się odbył, no i tylko tyle. No, ale tak ty... jak mówisz, no, nie wiadomo było, ile strzelimy goli. 11 myślę, że nie ma tyle. Jeżeli znaczy, no, dla ciebie bardzo taką ciekawą informacją jest to, że w końcu ten dorobek punktowy uzupełniłeś. Tak, troszkę poprawiłem go dzisiaj. Fajnie, że Wojtek strzelał te bramki. No i co, no co tu więcej powiedzieć? Ale swoją drogą też ładnego gola dołożyłeś. Firmowy zwód na Beckett. Tak, szkoda, że w pierwszej tercji tego sam na sam nie strzeliłem. Za bardzo tak nie wiedziałem, co mam zrobić, skupiałem, no i jakoś tak wyszło. Długo wchodziliście w ten mecz, bo w pierwszej tercji tylko i wyłącznie dwie bramki. Dopiero ten worek z bramkami rozwiązał się po przerwie. Tak, ciężko było się strzelić tam. Ten pierwszy bramkarz nawet coś tam łapał. No i... Padła jedna, druga, trzecia, no i jakoś poszło już później. Musiało pójść, no nie było wyjścia. Jedziecie teraz do Tychów, tak? Już mam to wiadomo. Jak trzeba grać, żeby w tej szóstej nie... Czy może zrobić kilka niespodzianek? Na pewno dobrze w obronie. To jest podstawa, myślę. I z kontry jakieś bramki może będą wpadać, no i... Będziemy walczyć na pewno.